O. Generalnie, jeśli chodzi o Chorwację, to bardzo fajnie można podejrzeć sobie wszystko na zdjęciach, na kamerach z chorwackiej sieci autostradowej. To jest bardzo spoko opcja, jeżeli to taki quest, jak ktoś chce jechać i chce sprawdzić, czy na, no już teraz na granicach takiego ruchu nie ma. Natomiast kiedyś było tak, że na granicach były korki na bramkach, to bardzo fajnie można było zobaczyć sobie każde stanowisko i wiedzieć, gdzie są korki, gdzie nie, gdzie jechać i gdzie nie. No i co się stało? Konkretny śnieg sypnął w okolicach Splitu, a to już w Splicie tak często śnieg nie występuje. Co więcej, tak jak wspominały osoby, które tam prowadzą bloga w Chorwacji na Facebooku, to można się bardzo mocno zdziwić, ponieważ co prawda nie ma konieczności posiadania opon zimowych w Chorwacji, ale trzeba mieć łańcuchy w razie czego. I za brak łańcuchów można naprawdę dostać konkretny mandat. I to faktycznie w Uczewicy tu naprawdę całkiem dużo śniegu przysypało na A1. Jak śnieg u zaledżu Splita, no to tutaj ładnie to wygląda, zobaczcie, no kurde, no czym się to różni pogoda od naszej pogody? A to jest A1 w kierunku Splitu, przed nimi jest Split. I Splitu praktycznie nie widać. Tutaj jeszcze raz, Długopolje. Też bardzo duża ilość śniegu. I oczywiście wypadki. Dalmacja w okowach śniegu, chaos na drogach i autostradach. Po opadach deszczu, opady deszczu ze śniegiem, a następnie śniegu. No i Wuciewica. A potem co? To się bardzo szybko roztopiło, bądź jeszcze roztapia, mi się wydaje, że już z tego co wiem się roztopiło. No i teraz zaczynają się opady deszczu, burze i jeśli chodzi o deszcz, tam na pewno bardzo duże ilości deszczu spadną. Przede wszystkim w Górskim Kotarze, więc no też mają bardzo ciekawie.